Szczypta. Odcinek 15. Czy ja już wspominałam Wam, jak bardzo lubię ludzi, którzy mają coś do powiedzenia i mówią to bez ogródek, wprost. I jak już to mówią, to myślisz sobie, kurde, tak, dokładnie tak jest. Nie mówiłam? No to najwyższa pora, bo jestem mega szczęściarą. Nie dość, że rozmawiam sobie z takimi ludźmi, to w dodatku na totalnym luzaku. Bo na przykład dzisiaj musicie wiedzieć, że mój gość przez praktycznie całe nagranie, po tym jak zrobiliśmy sobie takie foty w ramach intro z naszą wspaniałą Justyną Święc, która zawsze mi towarzyszy, no to mój gość przez całe nagranie praktycznie leżał na kanapie, bo kurde, no ze względów zdrowotnych, ale nie odmówił tego wywiadu i twardo lecieliśmy z tematem, no to nie dość, że gadam sobie z takimi wspaniałymi ludźmi, no to jeszcze nagrywam te rozmowy i wy możecie je później przesłuchać. Sztos, nie? Jeśli podzielacie mój entuzjazm, koniecznie wbijcie na nowo utworzony fanpage Szczypty na Facebooku. Polubcie, dodajcie do obserwowanych i podzielcie się rekomendacją. Pokażcie, że ta relacja jest wzajemna. To pomoże mi docierać do jeszcze większego grona słuchaczy. No dobra, a propos słuchaczy, o czym posłuchacie dziś? Dziś, moi drodzy, wracamy trochę do marketingu i zrobimy to z niemałym przytupem. Oczywiście, że tak. Moim gościem jest Piotr Kujda, współzałożyciel i szef agencji Branded Entertainment High End, obsługującej m.in. markę Puma w Polsce czy Czechach, czy markę Hennessy. To on stoi, nie wiem czy wiecie, powinniście, jeśli nie to shame on you i zaraz nadrabiajcie. On stoi za kampaniami Do You czy Uliczne Legendy. Ta pierwsza z udziałem The Dumplings i Mary Komasy no, zapada muzycznie tak bardzo w ucho, że nie jesteście w stanie przestać jej nucić. Serio, jeśli mi nie ufacie, spróbujcie, jeśli jakimś cudem jeszcze jej nie oglądaliście, wspomnijcie moje słowa. Co jeszcze powinniście wiedzieć o Piotrze? Piotr przed odpaleniem swojej agencji związany był z Universal Music Group. Jak sam podkreślił podczas nagrania, była to pierwsza poważna robota ever w jego dotychczasowej karierze. Mogę Was jednak zapewnić, że marketing i to, jak ta branża w ogóle funkcjonuje u nas, no to wszystko Piotr traktuje równie poważnie i ma na ten temat wyraźną opinię. No, jest kilka momentów, które docenicie. Ja nawet wiem chyba, które to momenty. Pewnie gdzie indziej by nie przeszły, a tu są głośne, celne i potrzebne. I za to Piotra na maksa szanuję. Porozmawiamy o branded contencie, współpracy z artystami i poszukiwaniu nowych formatów, bo w tym zakresie high-end to po prostu mistrz. Ale będzie też o dobrych i złych praktykach na naszym kochanym polskim ryneczku. Zresztą obczajcie sobie koniecznie kampanię high-end, w tym ostatnią, najnowszą kampanię Pumy She Moves Us, która stara się obalić pewien krzywdzący stereotyp na temat kobiet. Daje radę, moim zdaniem. Zróbcie to koniecznie po odsłuchaniu tego odcinka, a teraz lecimy w naszą rozmowę. Zapraszam. Teraz leci, więc jest git, więc możemy zacząć. Czyli bez przekleństw. Nie. W Szczypcie można kląć. Nawet niektórzy się pytają, czy w ogóle... Naprawdę? Słuchaj, to może od tego zaczniemy. Ty klniesz? Czy ja przeklinam? Tak, przeklinam. Może niezbyt dużo, ale uważam, że przeklinanie jest jakby częścią pewnej ekspresji, którą masz. Jakby w tej branży, w której jesteśmy, czyli branży reklamowo, szeroko pojętej też branży produkcyjnej, jakby przeklinanie jest czymś takim naturalnym, wydaje mi się. Ale to chyba dla każdej branży, bo jakby lepiej czasami przeklnąć, czy użyć słowa, które jest niecenzuralne, żeby wyrazić swoje emocje, bo są one po prostu bardziej wtedy dosadne. Mhm. Tak jest jakby moje wrażenie i nie uważam, żeby na przykład przeklinanie było
jakkolwiek nietaktowne albo na przykład czymś, co może wpłynąć negatywnie na czyjś wizerunek. Ja osobiście ufam ludziom, którzy przeklinają, bo wiem, że po prostu są szczerzy i bezpośredni w tej kwestii. A często jest na przykład dużo ludzi takich, którzy nie przeklinają, gryzą się w język i to też rodzi pewnego rodzaju konflikty niepotrzebne. Po godzinach wychodzi z nich demon, nie? A później na przykład wychodzi z nich demon, albo na przykład chcieli coś ci powiedzieć, ale na przykład nie powiedzieli. Ja jestem jakby zwolennikiem rozwiązywania sytuacji konfliktowych tu i teraz. Mhm. Czyli nie jestem w ogóle fanem wszelkiego rodzaju komunikatorów typu Messenger, WhatsApp czy iMessage, gdzie tak naprawdę piszemy mnóstwo wiadomości. Piszemy tak naprawdę mnóstwo rzeczy, a które nie do końca mogą być właściwie zrozumiane. Tak, interpretacja to jest duży problem takich komunikatorów. Ja pamiętam czasy, w których w firmie, w której pracowałam, komunikowaliśmy się na Slacku, bo część zespołu pracowała zdalnie już wtedy, jeszcze długo, długo przed pandemią, zanim praca zdalna była modna. Mhm. My w startupie pracowaliśmy mocno zdalnie. No i nie zapomnę właśnie jednego człowieka, z którym kiedy pisaliśmy na Slacku, my zawsze mieliśmy ogień, zawsze było coś, jakieś nieporozumienia wychodziły, bo źle interpretowaliśmy się, czytaliśmy się dosłownie nawzajem nie tak jak trzeba. Natomiast gdy odkryliśmy, że wystarczy chwycić za telefon i pogadać na dany temat, to natychmiast rozwiązywaliśmy dany problem i w zasadzie żadnego problemu nie było, co się okazywało. Dokładnie. Nie? Mi się w ogóle wydaje, że jakby taka komunikacja bezpośrednia, jakby face to face, jest niezastąpiona tak naprawdę cały czas. Chociaż ja osobiście patrzę z takim dużym niepokojem na to, jak się komunikuje młodzież, powiedzmy, jakby ludzie, którzy wychowali się właściwie, się urodzili z telefonami w rękach, że tak naprawdę oni jak najbardziej unikają tej takiej, powiedziałbym, konfrontacji bezpośredniej, tylko wolą na przykład nagrywać wiadomości głosowe, nawet już nie pisać i wysyłać na Facebooku i później kolejna osoba jakby nagrywa tą wiadomość głosową i odsyła, tak? Czyli moim zdaniem coś, co można byłoby załatwić jednym telefonem, jakby jedną rozmową, trwałoby to 5 minut, to się czasami trwa po godzinę, po półtorej, bo ludzie jakby nie chcą rozmawiać jakby sami ze sobą, co wynika moim zdaniem z takiego po prostu już trochę formatu, w którym my żyjemy, a ten format jest taki, że jednak ten kontakt jest bardzo ograniczony, jest sprowadzony do takiego, powiedziałbym, formy bardziej pisanej, tudzież mówionej, ale nie w sposób bezpośredni, tylko w sposób, powiedziałbym, pośredni, czyli wysyłając sobie pewne informacje, przekazując, zamiast tak naprawdę zadzwonić po prostu ze sobą i powiedzieć sobie, co i jak zrobić, co moim zdaniem bardzo dużo upraszcza rzeczy i też bardzo mocno jakby popycha do przodu. Ja osobiście jestem fanem, jeżeli przypuśćmy negocjuję kontrakt z jakimkolwiek klientem czy z jego działem prawnym, to jestem fanem po prostu spotkań bezpośrednich, czyli zapraszamy prawnika ze strony klienta, my bierzemy swojego prawnika, spotykamy się, przechodzimy umowę punkt po punkcie i tak naprawdę wyjaśniamy sobie sytuację, tworzymy ten format umowy tak naprawdę w godzinę, co trwałoby po 3-4 godziny albo nawet po kilka dni, kiedy byśmy się wymieniali po prostu mailami. Bo zawsze, szczególnie w przypadku interpretacji pewnych zapisów prawnych, istnieje dużo nieporozumień, jak ten zapis interpretować. Tym bardziej, że jakby branża reklamowa, branża w ogóle praw autorskich szczególnie, którą my też mamy dużo do czynienia, jest bardzo specyficzna i prawo autorskie nie jest też do końca jasne, więc ważne też jest, żeby znać intencję, jaką ma klient, czy jaką ma jakby producent kampanii, czy sam artysta, żebyśmy nie mieli później takich po prostu zbędnych nieporozumień, więc tak, jestem jak najbardziej za tym, żeby rozmawiać bezpośrednio, rozmawiajmy, spotykajmy się, oczywiście to jest teraz mniej możliwe, ale mam nadzieję, że to wróci do takiego pierwotnego stanu, gdzie jednak ta komunikacja bezpośrednia dawała jakby dużo, bo też pozwala ci lepiej poznać człowieka i też poznać z kim będziesz klienta, pracował. Zbudować relacje, to chyba też miało znaczenie, bo tam dobra, deal do deala, umowa do umowy i takie oficjalne jakby rzeczy, ale chyba ta chemia też jest ważna w takich relacjach z klientem i kiedy spotykasz się z nim face to face, łatwiej i szybciej jesteś w stanie to wyłapać, moim nie? Moim zdaniem jakby zdecydowanie, jakby szczególnie jakby w czasie pandemii bardzo trudne jest moim zdaniem nawiązywanie kontaktów z nowymi klientami. Czyli na przykład na etapie przetargów nie masz już spotkań bezpośrednich, tylko masz konferencję Zoom.
I bardzo tak naprawdę trudno jest pokazać swoje walory jako firma, czy też zaakcentować pewne rzeczy, kiedy mówisz jakby do ludzi, gdzie masz 10 osób, przypuśćmy, na tym Zoomie czy na Teamsach, one ciebie nigdy wcześniej nie widziały bardzo, bardzo często i trudno jest tak naprawdę zbudować te dobre pierwsze wrażenie, bo są zawsze jakieś problemy techniczne. Nie wszyscy pokazują twarz, nie lubią maczać kamer i tak dalej, więc jakby moim zdaniem tak komunikacja internetowa, online'owa sprawdza się z klientem, który już ma zbudowany kontakt, bo to ułatwia i tak dalej i jakby klient ciebie zna. Ale jak chcesz budować swój wizerunek, czy budować relacje z klientem i nie masz tej możliwości bezpośredniego spotkania, to tak naprawdę bardzo dużo tracisz ty, jak też klient, bo klient ma bardzo małą możliwość poznania ciebie. No a później jak już dochodzi do robienia kampanii, to bardzo często wychodzi bardzo dużo różnic, powiedziałbym, osobowościowych, które nie jesteś w stanie jakby na poziomie Zooma bardzo często jakby zweryfikować, a ja wychodzę z takiego założenia, że jakby relacja z klientem jest bardzo ważna i ważne jest to, żebyś tak naprawdę się lubił z klientem, żebyś nie był osobą, która tylko dostarcza klientowi rzeczy i jest dostawcą, a to naprawdę jest w pewnym sensie osobą, na której klient może liczyć, na którą klient może liczyć i którą też tak naprawdę lubi, bo lubienie siebie jest moim zdaniem kluczowe, jeżeli chodzi o budowanie dobrego flow kampanii. Jeżeli kampania powstaje w takim wzajemnym, powiedziałbym, sympatii, zaufaniu i jakby w posiadaniu tego samego celu i interpretacji tego celu, wtedy te kampanie są po prostu super. Nie tylko szacunek. Nie tylko szacunek, tak. Oczywiście mamy KPI-e, mamy ROI i tak dalej, no ale jakby na koniec dnia ten ludzki aspekt jest bardzo ważny, bo też to później czuć w kampanii, jak ona wychodzi moim zdaniem. Czuć to, jaki jest klient i też czuć, jaka jest agencja. Jest chyba nawet to słowo, nie? Partner, w sensie bardziej niż... Partner, odmieniane przez wiele przypadków. Tak. Ale nawet zobacz na język angielski, tam się mówi team up, nie? Tak. Czyli z kimś tak naprawdę się stworzyć, tak naprawdę połączyć się. Mhm. Stworzyć tak naprawdę zespół, bo team to mamy słowo zespół, nie? Team up, czyli bądźmy tym zespołem, nie? A jednak bardzo często w pracy agencja, klient, to moim zdaniem to się już zmienia, ale jest taka zaburzona percepcja, bo klient traktuje agencję jako wykonawcę pewnych rzeczy i jakby bardzo rzadko dopuszcza agencję też, to się tak często zdarza, ja osobiście cały czas mam klientów, z którymi się super pracuje, bo oni też nadają na podobnych falach, ale często jest takie sytuacje, że jednak jakby klient ma pewne oczekiwania, no i agencja nie zgadza się z pewną koncepcją klienta, ale i tak ją przyjmuje, bo jest wykonawcą czegoś. I wtedy to jakby czuć po tych kampaniach moim zdaniem bardzo, bardzo mocno, więc ważne, żeby był ten team up, tak? Żeby jednak to było to partnerstwo na poziomie właśnie, na poziomie po prostu partnerskim. I co to ułatwia? Bardzo to ułatwia, jeżeli osoba, która zajmuje się opieką klienta, jest też osobą decyzyjną. Bo w takich większych agencjach, ja oczywiście mówię z perspektywy mojej małej, butikowej, powiedziałbym, kreatywnej agencji, to naszym takim, powiedziałbym, walorem tych naszych kontaktów z klientem jest to, że ja osobiście mam bezpośredni kontakt z klientem na jakby każdym etapie procesu i też klient automatycznie lubi przez to też, pomimo tego, że często się na przykład nie angażuje z reguły przy współpracy z większymi agencjami, lub mieć ten kontakt bezpośredni, bo wiedzą, że do mnie zadzwoni, to ta decyzja jest podjęta w tym momencie. Tak. Czyli ja nie muszę mówić, nie idziesz, nie pytasz, nie tracisz czasu na to, żeby dostać zielone światło od szefa. Dokładnie, od szefa czy od przełożonego, a wiemy, że jakby w takiej tradycyjnej strukturze agencyjnej jednak ten proces decyzyjny jest bardzo wydłużony, bo mamy kilka poziomów accountów, mamy później poziom client service dyrektora, czasami mamy bardzo też duży poziom, jeżeli chodzi o kreację, że mamy copywriterów na różnych poziomach, mamy później dyrektora kreacji, więc jakby to sprawia, że jakby w moim zdaniem w dzisiejszych czasach też agencje powinny się do tego dostosować, bo mamy do czynienia z ludźmi, którzy bardzo szybko pochłaniają treści i tak naprawdę przydatność, jakby data ważności informacji jest bardzo, bardzo krótka. I tak samo my musimy jako agencje działać bardzo, bardzo szybko, więc musimy te procesy jak najbardziej upraszczać i ten proces decyzyjny powinien tak naprawdę zachodzić w ciągu kilkunastu czy kilku nawet godzin, a nie w ciągu tygodnia czy dwóch, bo nie jesteśmy w stanie po prostu reagować dynamicznie na to, w jakim świecie żyjemy, nie? I jakby patrząc gdzieś na strukturę naszej agencji, która jest taka, że jakakolwiek osoba, która z naszej agencji ma kontakt z klientem, ona jest decyzyjna jakby w danej, powiedziałbym, przestrzeni. I my też zachęcamy naszych pracowników, czy sami jesteśmy tak zwanymi ludźmi, którzy mają, powiedziałbym, szerokie horyzonty, tak? Czyli nie zamykamy się na strukturę, gdzie mamy
jasno podzielone na przykład obowiązki, na przykład account nie może wnieść czegoś kreatywnego w proces, bo to jest po stronie działu kreatywnego. My wychodzimy z tego, że nie mamy accountów, mamy tak zwanych content producerów. Content producentów. Mhm. Jakby ten content producer jest odpowiedzialny za cały proces kontaktów z klientem, odpowiedzialny jest za produkcję tego contentu, ale również bardzo sobie cenimy, jeżeli wnosi coś kreatywnego w cały ten proces, tak? Czyli mówimy ludziom, którzy u nas pracują, hej, my nie jesteśmy typową agencją, gdzie jakby ty nie możesz nic wnieść i jesteś odpowiedzialny tylko za kontakt z klientem, tylko też wnieść coś od siebie, jeżeli masz ochotę oczywiście, bo to możesz na przykład fajnie uprościć proces albo sprawić, że ta kampania będzie lepsza niż na przykład my myślimy. Więc u nas w agencji są zatarte totalnie taki podział, powiedziałbym, hermetyczny i taka struktura, gdzie jakby mamy pewne działy, które ze sobą współpracują, ale jakby są jasne, sprecyzowane ich cele. Mhm. Ja oczywiście wiem, że w większych agencjach może być to bardzo trudne do wdrożenia, jeżeli masz, nie wiem, 300 osób i tak dalej, no ale jakby dlatego też my funkcjonujemy w takim, powiedziałbym, dosyć małym, kilkuosobowym jakby kilkuosobowym formacie i też to doceniają klienci, bo też pracujemy dla bardzo dużych klientów. Wiesz, to jest często ból dupy klientów w momencie, w którym w przypadku korzystania z usług dużej agencji tak. Na przetarg przychodzą dyrektorzy kreatywni. 8-10 wiesz, osób, no, tak. Najlepsi top topów, śmietanka, creme de la creme tak, agencji, tak, tak. A potem okazuje się, że kto dowozi ci zadania, akant niższego szczebla, tak. Albo co gorsza junior, tak. Który właśnie tak jak mówię, że za każdym razem, kiedy potrzebuje podjąć jakąś decyzję, nie daj Bóg szybko, nie może tego zrobić, bo nie ma takich kompetencji. Tak, nie? Ale też już jakby to jest fajne, co powiedziałaś, bo bardzo często moim zdaniem nie można w ogóle dyskredytować czyjegoś doświadczenia, tak? Bo czasami junior tak. Może mieć naprawdę super jakby kreatywny pomysł, który będzie o wiele lepszy niż na przykład ten, który ma dyrektor kreatywny, nie? Więc jakby warto tak naprawdę słuchać moim zdaniem ludziom i dawać im tą szansę. I też zauważyłem, że klienci, no, my tych, które mamy, to na przykład już się patrzy bardzo źle, jeżeli przypuśćmy na spotkanie przychodzi 8 osób z agencji, a po stronie klienta tak naprawdę masz 2 osoby. Bo nie oszukujmy się, w wielkich jakby markach, z którymi my pracujemy, czy bierzemy udział w targu, to tam masz 2 osoby w marketingu. I jeżeli te 2 osoby są zderzane na przykład z 10 osobami na spotkaniu, to już wpadają w pewien jakby dyskomfort. Nierównowaga sił. Jakby jest nierównowaga sił. A jeżeli na przykład z naszej strony, no, powiedziałbym, w udziałach w przetargach biorą 2-3 osoby, które jakby są jasno określone jakby cele, to też klient czuje jakby bardziej komfortowo, bo dla niego ta struktura jest bardzo jasna. Ale nie masz wrażenia, że po stronie dużych agencji to jest trochę takie machanie, nie powiem czym. No, że wiesz, popatrz, tacy jesteśmy duzi, nie? W sensie mamy tylu speców, nie? Oczywiście jest to pokaz siły. Teraz na przykład, wiesz, tego typu moim zdaniem agencji, ja bardzo szanuję oczywiście wszystkie jakby duże agencje, bo to są agencje, które zbudowały swoją wielkość na swoim sukcesie. Tak. I jakby na przykład my jako agencja też nie jesteśmy dla każdego klienta, tak? Bo my nie bylibyśmy sobie na pewno w stanie poradzić z taką obsługą, nie wiem, załóżmy IKEA, która potrzebuje teamu 30 czy tam 20 osób, bo jest po prostu tak potężnym klientem, tak? I też potrzebuje określonego typu ludzi, więc w tym momencie moim zdaniem jest duża przewaga dużych agencji, bo one mają potężne struktury, które mogą w pewnym sensie to dźwignąć, tak? Też naszym celem nie jest to, żebyśmy my jako agencja, powiedziałbym, kreatywna o takim, powiedziałbym, profilu, my jesteśmy tak naprawdę agencja, która się nazywa Branded Entertainment. Mhm. Czyli my tworzymy tak naprawdę rozrywkę dla marek, poprzez, która ma spełniać cele zarówno wizerunkowe, jak i sprzedażowe. To jest takie, powiedziałbym, trochę inne podejście, chociaż tych agencji powstaje już jakby coraz więcej jakby tego typu, więc nas nie weźmie agencja na przykład, której celem jest obsługa social mediów i robienie po prostu postów, zarządzanie tym, tak? Bo my po prostu mamy przynieść coś, co jest kreatywne, inne, fajne w ramach aktywacji, co zbuduje fajny wizerunek, albo też na przykład fajnie się przełoży na sprzedaż konkretnego produktu, tak? Więc my też nie pchamy się takiej obsługi, powiedziałbym, ongoingowej, bo też nie czulibyśmy się po prostu komfortowo w tego typu gdzieś tam, jakby powiedziałbym, strukturze. Więc wydaje mi się, że miejsce jest zarówno dla takich agencji, które są potężne i dla tych właśnie mniejszych agencji, bo jakby trend jest taki, że zauważyłem, że duże marki coraz częściej chcą pracować właśnie z tymi mniejszymi agencjami w ramach konkretnych aktywacji,
A mają te na przykład duże do obsługi, bo na przykład zapewniają mi super obsługę. Taki mix. Dokładnie. A nie masz wrażenia, w sensie, to jest też główny zarzut wobec agencji butikowych, a padło to słowo, więc pozwól, że zapytam. Zarzut taki, że one psują rynek przez cenę, nie? Zazwyczaj. Że butik to znaczy małe i że wiesz, nieskończona liczba juniorów. Nie ma takiej pracy, której nie da się zrobić nieskończoną liczbą, wiesz, juniorów, nie? Takie podejście. Tak, nie mówię, że się pod tym podpisuję, ale ciekawa jestem twojej opinii. Powiem ci, ja uważam, że to jest trochę jakby bullshit, nie? Dlatego, że jakby patrząc na moją jakby agencję, to u mnie jakby w agencji wszystkie osoby są, które wcześniej pracowały na poziomie dyrektorskim. Więc klient tak naprawdę dostaje do obsługi ludzi na poziomie dyrektora kreatywnego, dyrektora strategicznego i na poziomie tak naprawdę dyrektora client, nie wiem, dyrektora ekanckiego czy client service dyrektora, którzy są w bezpośrednim jakby kontakcie. I my jako agencja, powiem szczerze, nie jesteśmy tanią agencją. Bardzo często nawet mamy ceny, które są, powiedziałbym, droższe niż agencje sieciowe, a wynika to tak naprawdę z tego, że klient dostaje bardzo wysoki poziom jakby ludzi pod kątem doświadczenia już zawodowego, tak? I my osobiście w high-endzie się nie wspieramy, jakby nie wysyłamy na front ludzi, którzy na przykład mają małe doświadczenie, bo to wtedy by się mijało trochę jakby z celem naszej agencji, tak? Naszym celem agencji jest to, żebyśmy dawali jak najwyższy poziom obsługi klienta, jak najwyższy poziom kreacji czy strategii i w ramach, powiedziałbym, takiego butikowego modelu, tak? Więc nie wiem, jak jest w innych agencjach butikowych, bo tak jak wiesz, ja jestem z branży bardziej muzycznej, wychodziłem, teraz jestem bardzo mocno w branży reklamowej. Nie znam też tej branży innych agencji, bo się na tym nie skupiam. Skupiam się tak naprawdę, żeby robić fajne rzeczy dla naszych klientów, wygrywać fajne przetargi dla fajnych też klientów. Więc jakby ten model, w którym my funkcjonujemy, to jest bardziej, powiedziałbym, model wytwórni muzycznych, gdzie masz, przypuśćmy, jedną osobę, która jest odpowiedzialna za marketing, za produkcję sesji, za PR jakby danego artysty i my tak samo podchodzimy jakby do klientów. Czyli mamy multitaskerów, ludzi, którzy mają bardzo szerokie spektrum, powiedziałbym, umiejętności, też spektrum jakby, powiedziałbym, myślenia. Wydaje mi się, że w tym jest sukces naszej jakby agencji, czyli w tym, że klient pracując z nami dostaje bardzo wysoki poziom ludzi, jeżeli chodzi o doświadczenie i o to, jakie oni zajmowali wcześniej stanowiska. Nie styka się z juniorami. Tak jak mówię, nie można nigdy dyskredytować tych juniorów, bo ja bardzo często pracując i mając kontakt z innymi agencjami, bo też się zdarza na przykład sytuacja, że pracujemy z innymi agencjami. Tak jest na przykład z agencją DDB, na której pracujemy z McDonald'em. I to jest moim zdaniem super jakby super połączenie, bo agencja DDB jest naprawdę fajną agencją. Dużo macie kolaboracji wspólnych ostatnio. Tak, dokładnie. Bardzo dużo zrobiliśmy razem kampanii. To jest tak naprawdę jedna z niższych agencji, która jakby rozumie taki podział, powiedziałbym, uzupełnienia trochę kompetencji. Tak? Oni to są super kreatywni, mają super kontakt z klientem. To naprawdę pracuje bardzo fajny, powiedziałbym, typ ludzi i my się tak naprawdę uzupełniamy. Czyli czasami się na przykład jakby i też mamy kontakt bezpośredni z McDonald'em bardzo często. To jest taka fajna synergia, której nam się wcześniej nie udało jakby z inną agencją wykształcić. Tak? Czyli jakby DDB, pomimo tego, że my też jesteśmy w stanie robić agencję kampanii 360, nie traktuje nas jako konkurencji, bo wie jakby o tym, że jest zachowana w pewnym sensie pewna higiena tej współpracy i my też nie chcemy wchodzić w buty jakby DDB, tak? Tylko staramy się im pomóc i uzupełnić pewne kompetencje, przez co tak naprawdę te kampanie, które robiliśmy czy z Dawidem Kwiatkowskim, czy z Mateuszem Holakiem, czy te z maseczkami, czy z myciem rąk, wychodzą nam naprawdę super, bo my wnosimy ten know-how, powiedziałbym, kontentowo-muzyczny, ten know-how, jak te kampanie mogą być prowadzone pod kątem jakby wizerunku artysty. Oni wnoszą swoją jakby super kreację, wnoszą znajomość klienta, dzięki temu jakby robimy kampanie, które zgarniają później EFI, zgarniają jakby KTR-y, zgarniają to przede wszystkim co? Jakby zgarniają to, że są super odbierane. Zarówno w środowisku muzyczno-reklamowym, jak też przez jakby ludzi. Więc... odbiorców przede wszystkim. A wiesz co, to jest fajna rzecz. Taka mała dygresja, w sensie te współprace takie na otwartości, w sensie, że ktoś się nie boi przyznać do tego, że bierze jeszcze kogoś, dokoptowuje sobie do tego zespołu po to, żeby dowieść klientowi fajną jakość. Ja się z tym ostatnio stykam na moim poziomie, gdzie agencje na przykład PR-owe, którym brakuje często kompetencji content marketingowych, a chcą je móc oferować, bo widzą, że no...
PR sam w sobie to już jest troszeczkę za mało, więc nie raz, nie dwa zdarzyło mi się, kiedy taka agencja PR-owa zaprosiła mnie do przetargu, żeby wspomóc ich, i to nie jest tak, że właśnie tak jak u ciebie, nie traktują mnie jako takiego podwykonawcy, do którego się nie przyznają, że z nim współpracują, tylko dają klientowi efekt naszej wspólnej pracy, tylko ja siadam razem z nimi do stołu i nawet idę i bronię tego na takim spotkaniu, i to jest, super, i to jest zajebiste, bo to jest taka, myślę, trochę zmiana gdzieś tam mindsetowa. Ale słuchaj, bo wspomniałeś właśnie, że dobra, przewaga butikowych agencji, jakość jakby doświadczenia, plus ten taki trochę startupowy mindset, czyli to takie agile'owe podejście, którego klient nie ma u dużych agentur, ale też wspomniałeś o tym, bo wywołałeś trochę wilka z lasu z tym doświadczeniem, nie? Universal Music Polska, duża marka, duży brand, dla którego pracowałeś gdzieś kiedyś, i to stamtąd to doświadczenie sobie przyniosłeś do swojej agencji. Jak to oceniasz po tych 2 latach? Bo spotkaliśmy się pierwszy raz face to face, a propos tego, czego zaczęliśmy. Po 3 już latach. Tak. Pierwszy raz 3 lata temu, nie? Tak, i dokładnie. Wtedy byłeś taką świeżynką, bo nowy marketing o tobie pisał, że pierwsza agencja marketingu muzycznego, takie w ogóle pierwsze znaki gdzieś tam w naszej branży się pojawiały i pierwsze tytuły o was. Jak dzisiaj z perspektywy czasu oceniasz sobie tę pracę na swoim, wiesz, to ta działka, ta taka mała właśnie butikowa agencja, versus właśnie to, co miałeś w Universal na przykład. Co powiem ci jakby tak, że generalnie jakby oczywiście zawsze są duże obawy, jeżeli odchodzisz, ja byłem tam dyrektorem, więc byłem na stosunkowo wysokim stanowisku, bo miałem odpowiedzialność za swój własny dział, miałem jakby swój jakby budżet do zarządzania, i mój prezes dawał mi bardzo jakby dużą rękę, jeżeli chodzi o kreację, bo zarówno pracowałem jakby na rynku polskim, a też tworzyłem kampanię, powiedziałbym, w takie brand entertainment w Moskwie, czy w Londynie, czy w Rumunii, czy jakby w innych krajach. I to jakby było fajne, że jakby dla mnie ta korporacja Universal Music poprzez styl zarządzania nie była taką typową korporacją. Oczywiście jakby były pewnego rodzaju jakby poziomy raportowania, że ja raportowałem do Londynu na przykład, do moich tam gdzieś przełożonych, jak również bezpośrednio do prezesa Universala, ale była taka, powiedziałbym, fajna gdzieś tam wolność w kreacji. I to mi się bardzo podobało, tak, że jakby pomimo tego, że pracowałem w korporacji, to jednak to nie była taka typowa korporacja, gdzie tak naprawdę byłeś wrzucony w bardzo takie wąskie ramy, tak? A to wynikało też z tego, że po prostu wtedy jakby to był trochę innego rodzaju produkt. Bo nie oszukujmy się, artyści, muzyka to też jest produkt. I jakby pracując pewnie w Unileverze, gdzie twoim produktem, nie wiem, czasami może być Domestos, czy na przykład, nie wiem, DAF, czy różnego jakby rodzaju innego produkty chemiczne, czy powiedziałbym kosmetyczne, to też masz jakby zupełnie inne podejście do współpracy, tak? Więc jakby tutaj byłem na tyle, jakby miałem szczęście, że mogłem pracować w firmie, której produktem tak naprawdę byli artyści, czyli ludzie, którzy są tak naprawdę z reguły, powiedziałbym, postaciami kreatywnymi. To dawało duże plusy do współpracy, ale też duże jakby minusy, no bo jednak artysta to jest produkt, który oddycha, który mówi, który ma też swoje problemy, ma swoje potrzeby i tak dalej, więc to jest taka dosyć duża różnica pomiędzy pracą z produktem, powiedziałbym, martwym, gdzie jakby masz coś, co jakby jest produktem i to właściwie jakby nie żyje, tak? I masz tą jakby większą kontrolę nad kampaniami, które kreujesz. Jednak przy współpracy z artystami to jest jakby musisz mieć dużo bardzo czynników z tyłu głowy, czy przy współpracy z talentami ogólnie pojętymi, bo to jest naprawdę, no, artyści bardzo często zmieniają wizerunki z dnia na dzień, czasami nawet się o tym nie informując. I też jakby musisz tym gdzieś tam jakby zarządzać. Więc jakby ta praca w Universalu sprawiła, że jakby nauczyłem się takiego, powiedziałbym, dużego dystansu do wielu rzeczy, bardzo tak naprawdę dużej elastyczności i takiego, powiedziałbym, szerokiego spektrum działania i myślenia jakby o kampaniach, tak? Że tak naprawdę przewidywania rzeczy, których normalni ludzie by nie przewidywali, bo nie mieli takiej możliwości współpracy. No jakby odejście z Universalu, ja tam pracowałem 7 lat, właściwie to była moja pierwsza poważna praca i ostatnia, jeżeli chodzi jakby o bycie na czyimś kontrakcie, więc miałem takie obawy, no ale jakby odszedłem z Universala, założyłem jakby własną agencję, no i jakby i czuję się super wolny, czuję się tak, że jakby jestem sam dla siebie szefem, mam bardzo fajne środowisko jakby pracy, mam też jakby wolność kreacji i wolność tak naprawdę tym, z kim pracuję, czyli jakby jak spojrzysz na portfolio naszych klientów,
Puma, Louis Vuitton, Moet, Hennessy, gdzie pracujemy dla kilku marek, między innymi na przykład Belvedere czy samo Hennessy. Pracujemy też contentowo czy aktywacyjnie dla Pizza Hut, dla Zalando, tak? Więc jakby mamy też dla McDonalda i dla agencji DDB, więc mamy, powiedziałbym, takie dosyć szerokie spektrum klientów, ale są tacy, powiedziałbym, fajni klienci. Dla mnie, jeżeli chodzi jakby o to, jakie one reprezentują produkty. I wiadomo, że no, często łatwiej, no nie ukrywajmy, łatwiej jest wymyślać fajne kampanie dla marek, które są odzieżowe, które są, powiedziałbym, czy odzieżowe, czy są sportowe, czy są markami alkoholowymi, niż na przykład wymyślanie kampanii dla marek, które produkują kiełbaski. Albo wspomniany Domestos. Albo wspomniany Domestos, czy na przykład mydła. Więc jakby ja się czuję jakby osobą szczęśliwą, bo nie pracujemy na tego typu jakby kampaniach, co nie wyklucza, że oczywiście może w przyszłości bylibyśmy w stanie na tym pracować, jeżeli byłby na to jakiś fajny pomysł i klient byłby, powiedziałbym, otwarty na działanie, które by trochę wykraczało poza, powiedziałbym, ten poziom takiego schematu, w którym on jakby funkcjonuje. Więc nawet wydaje się, że czuję się fajnie, mamy fajnych klientów.